Ma to być spotkanie, jak tutaj Wojtek zapowiedział, związane z moją twórczością, a zwłaszcza z ukazaniem się ostatniego, piątego tomu Duchu Wojny. No i powiedzmy też w związku z ukazaniem się w ostatnich latach całego tego pięcioksięgu, czy pięcioksięgu Duchy Wojny, pierwszy tom W koszarach pod szczytami Alp, drugi tom W bunkrach wału atlantyckiego, trzeci tom W okopach frontu wschodniego, czwarty tom właśnie ten W objęciach śmierci, no i piąty, który jak gdyby odbiega od wojennej tematyki, frontowej tematyki, opowieść o żonie tego głównego bohatera. To jest jak gdyby książka, która narodziła się z inspiracji czytelników. Być może, jak będę wracał tutaj do Was z Mikołowa, to będę miał kolejną inspirację do napisania kolejnej książki. No napisz, Aloś, teraz, co twoja matka przeżyła, skoro żeś w czterech tomach napisał, co ojciec przeżył. No i potem, jak zacząłem nad tym myśleć, stwierdziłem, że jest co pisać. Bo dramat Górnoślązaczek w czasie wojny jeszcze za Hitlera i w pierwszych latach po wojnie był nie do pozazdroszczenia. Dzięki Bogu, bo to się zbiegło również z tym moim załamaniem mojego zdrowia. Udało się to moje zamierzenie zrealizować. Ale proszę Państwa, ja bym chciał, nie o książce, bo to by była chwalba. Ja bym chciał z Państwem poruszyć sprawy o wiele, wiele poważniejsze. Będę Wam wdzięczny, jak mnie wysłuchacie. Nie, ja nie mogę mówić na siedząco. Proszę Państwa, profesor Uniwersytetu Śląskiego, filolog Stefan Szymutko, rodem z Mysłowic, napisał książkę Nagrobek ciotki Cin. Tam jest sporo ciekawych przemyśleń, ale jedno zdanie jest zapładniające nieprawdopodobnie. Jest ono następujące. Górnoślązacy mają oczy, a się nie widzą. Górnoślązacy mają uszy, a się nie słyszą. Górnoślązacy mają gorejące serca, a jedno serce nie otrzyma żaru drugiego serca. Górnoślązacy nie są wspólnotą. I zaraz w najbliższych stronach wyjaśnia, daje odpowiedź na tą tezę. Bo Górnoślązacy nie mają logosu. No i teraz trzeba byłoby sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest ten logos? Otóż w tradycji chrześcijańskiej to wiemy, co to jest ten logos. Wiemy. Jest wśród tych kilkuset, a może kilku tysięcy Ewangelii i tych lekcji, które się czyta w kościołach, jest jedna taka. Na początku było Słowo. A Słowo było u Boga. I Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało. A bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie. Potem opuszczam i kończę. Że przyszło do swojej własności, a swojego nie przyjęli. Słowo stało, swojego nie przyjęli. Podkreślam. Przyszło do swojej własności, swojego nie przyjęło. Słowo stało się ciałem.
i zamieszkało między nami. Otóż, proszę Państwa, w tradycji chrześcijańskiej logos to jest słowo natchnione Duchem Świętym. Słowo z dużej litery. I to słowo, natchnione Duchem Świętym, żyje wśród nas w chrześcijaństwie od ponad 2000 lat. I jest pielęgnowane na różne sposoby. Głównie w świątyniach. Przez przygotowanych do tego, przepraszam za wyrażenie, ale muszę go użyć, bo będę go potem też używał. Funkcjonariuszy, czyli osoby duchowe. Ale ci funkcjonariusze, ci osoby duchowne mają stosunek, rozpowszechniając, upowszechniając to Słowo Boże, ten logos wśród ludzi mocno go zakorzeniają przede wszystkim w rodzinach, bo się mówi, że rodzina jest też świątynią. To jest świątynia. I tam w tej świątyni też się to słowo pielęgnuje. No daję przykład tutaj z takiej biblijki albo katezmuska, jakby to do niego dali, księdza Dalrota z 1904 roku. To jest rodzinna książeczka, gdzie czytano dzieciom każdy dzień inną historię ze Starego Testamentu i Nowego. I to dziecko z tą historyjką przychodziło do kościoła i słyszało salmony, podobną, ale już w wersji oryginalnej. I to trwa do dnia dzisiejszego. Przechodzą pokolenia, ale to słowo jest żywe, ciągle jest wśród nas. I chrześcijanie dlatego przetrwali 2000 lat. I będą jeszcze trwać. Mimo tych różnych zagrożeń państwa islamskiego i tak dalej, będą trwać, bo słowo ma cudowną moc tworzenia wspólnoty. To jest ta siła. Gdyby nie było tego powtarzania, czytania, nie byłoby już dawno chrześcijaństwa. Proszę Państwa, wobec tego już teraz wiemy, co to jest w chrześcijaństwie. W tradycji chrześcijańskiej, co to jest logos? To jest słowo natchnione Duchem Świętym. Ale logos funkcjonuje też w danej nacji, w jakimś narodzie, powiedzmy w państwie, bo jedni utożsamiają naród z państwem, nie, państwo z narodem, jest jeden naród, słyszymy gdzieś tam takiego, jak krzyczy. U nas jedni też by tak krzyczeli, przecież ostatnio w tej całej kampanii wyborczej z Nocie też taki co, i no go dobrze, i no jeden może być. Proszę Państwa, jest też logos narodowy. Niedawno się trwają chyba jeszcze matury. Jak śledziliście pracę, to się tam przeczytali może, że w tym roku 340 tysięcy maturzystów zdawało matury. Ja pamiętam lata, kiedy ja byłem dyrektorem szkoły. No to musiałem żyć też tymi problemami. To wiem, że maturzystów było ponad 500 000. I tych maturzystów w egzaminach państwowych, przez państwowych funkcjonariuszy sprawdza się, w jakim stopniu mają oni opanowaną wiedzę. W różnych dziedzinach, ale najważniejszą dziedziną jest zawsze język polski. To jest ten funkcjonariusz, który upowszechni, najpierw zapoznaje, utrwala i wzbogaca logos narodowy. Poczynając od literatury, mówię o historii literatury, poczynając od literatury średniowiecznej, poprzez tam humanizm, poprzez barok, poprzez klasycyzm, czyli jak to się tam w literaturze nazywa, ten klasycyzm, poprzez romantyzm, pozytywizm, neoromantyzm, literaturę dwudziestolecia międzywojennego. Zapoznaje się głównych przedstawicieli tych okresów. No i wtłacza się im w pamięć nie tylko ich życiorysy,
Ale niektóre utwory, no, Litwo, Ojczyzna moja, Ty jesteś jak zdrowie, czy tam, powiedzmy, Kasprowicza wiersze, czy Staffa, czy Andrzeja Morstina z baroku, czy Polacy nie gęsi i swój język mają. Niech narody wszyscy postronne znają, iż Polacy nie gęsi i swój język mają. Cytuję szybko, za siebie to wydobywam, żeby ten, który opuszcza szkołę, żeby ten logos narodowy był w nim, żeby się z nim identyfikował. I dopiero jak sprawdzi, że to funkcjonuje, to pod tym świadectwem maturalnym składa ten funkcjonariusz podpis. To jest cała armia filologów. To są może nawet, nie wiem, czy w setkach, ale żeby nie przesadzać, powiem, dziesiątki tysięcy nauczycieli narodowego logosu. Dlatego wspólnota narodowa, polska wspólnota narodowa trwa. Bo uczy się języka ojczystego. Bo jest pewna więź. Ty umiesz z pana Tadeusza wyjątek, a ja to też umiem i coś nas łączy. Tyś przeczytał Latarnika Sienkiewicza, ty też. I wiemy, co znaczy tęsknota do swojego ojczystego kraju. Nas ta historia literatury, ale nie tylko historia literatury, bo też historia dziejów, czyli dziejów, to nas łączy. I dlatego jesteśmy narodem. No dobrze. A Ślązacy nie są wspólnotą. No bo nie mają logosu. Kto go ma uczyć? Jest jakiś funkcjonariusz? Opłacany jest jakiś chłop albo baba, która by uczyła coś po śląsku w jakiejś instytucji? Nie ma. To znaczy, bo nie ma w ogóle edukacji regionalnej, na którą się te mądrale tam nie chcą zgodzić. To nieprawda, że my nie mamy logosu. My mamy logos. Czyli śląskie słowo wywyższone. Słowo nasze podniesione do rangi artystycznej. Gdybym takie skrzypce miał, których głos by mężnie brzmiał, zagrałbym kąsek po kąsku, po całutkim górnym Śląsku, ażby kraj ten grzmiał radośnie, ażby kraj ten grzmiał. Poszedłbym na każdą wieś, aż do brzegów Odry gdzieś i wstąpił do każdej chaty i pozdrowił siostry, braty. Ojczyznę Śląską, Boże nam wskrześ! Ojczyznę, Boże nam wskrześ! Niech mi nikt nie mówi, że to nie jest wywyższone słowo. Że to nie jest fragment śląskiego logosu. Niech mi nikt nie mówi, że to słowo, ten wiersz nie może porwać. Może porwać. Może ma wszystkie cechy tworzenia wspólnoty. Ono integruje. Ale czy polskie, czy nasze śląskie dziecko ten wiersz usłyszy? Gdzie go usłyszy? Jak nie ma edukacji regionalnej. Ja wybrałem tylko jeden wiersz, Emanuela i Mieli. Ale proszę Państwa, nie spotkaliśmy się tu po to, żeby sobie te wiersze tutaj mówić, wydobywać z całego dorobku i dziedzictwa literatury śląskiej najcenniejsze utwory. To trzeba w szkole robić, od małego. Ale tego się nie robi. Dlaczego się nie robi? Bo znaleźli się tacy, którzy wiedzą, że w słowie jest ta ogromna potęga, że w słowie jest taka siła, że potrafi organizację jakąś trzymać przez 2000 lat,
że potrafi tworzyć naród i utrzymywać ten naród w jedności przez długi, długi okres czasu. No więc nie należy pielęgnować śląskiego logosu, no bo to głowy ci dać. No ale to jest niesprawiedliwe, proszę Państwa. Bo my mamy to prawo od Boga. Państwo wiecie, że są prawa stanowione, ale są też prawa naturalne. Mowa mojej babki to jest nie mowa nauczona, ino ona została jej przez matkę przekazana. Ta babcia przekazała to mojej matce, matka mnie. To jest prawo naturalne. To my mamy logos. No wobec tego trzeba to w jakiś sposób wymanewrować tak chytrze. Wobec tego wymanewrowanie polega na tym, że się mówi, ja, to gotka ino, gotka, wszędzie się pisze gotka. Unikają w naszych gazetach określenia język śląski, gotka, gotka. No dobrze, ja byłem kiedyś blisko tej gotki, usiadłem, bo ze mną w Związku Górnośląskim uczestniczyła w jednej imprezie śląskie śpiewanie i w konkursie po naszym uczyni po Śląsku. Ja przy pani senator Pańczyk przez 15 lat byłem jurorem. Najpierw takim powiedzmy drugim, trzecim, a potem byłem jednym z trzech. Nie wiem, co tam było w środku pani przewodniczącej. Ale we mnie na pewnym etapie narodził się taki problem, chwileczkę. Jak my tu będziemy ten konkurs zrobić jeszcze 100 lat, to my wcale Śląszczyznę nie spopularyzujemy. Bo gotka to jest no dźwięk. Godać to se możemy, jak to się po śląsku goda. Więc coraz częściej swojej pani przewodniczącej i kolegom tam w tym biurze mówiłem, nie, my tu mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem, my mamy tu do czynienia z językiem. Jest język. Ja go nie tylko odczuwam atawistycznie, że on tam we mnie jest gdzieś, ale ten język jest. Tylko proszę Państwa, proszę mi powiedzieć, kiedy się ten język, kiedy on miał zaistnieć? Kiedy tworzyły się w XIX wieku nowoczesne języki krajów, które znamy, Czechy, Słowacja i tak dalej, to myśmy byli pod butem Bismarcka. No, Bismarck by ci pozwolił, nawet nie wolno było tam gdzieś w domu mówić po śląsku. Moja babcia poszła do sklepu, bo jej matka kazała kupić 3 frupy. No i powiedziała drive. Nie wiem, czy powiedziała drive. 3 frupy powiedziała. No to ten ducha niemieckiego sklepikarz powiedział won. Zapytaj się, jak się nazywałem po niemiecku. Frupy, a potem przyjdź. No to do mnie pouczyli, mówi się korken. Korken się mówi. No to drei korken, bitte. No to wtedy bitte. Dobite korken. Proszę zwrócić uwagę, korken i korki po polsku. A my frupy. My mówimy to swoje. My od nikogo tego nie musieli pożyczać. My mówimy swoje frupy. To przykład jak za Bismarcka. Oczywiście to była wielka szkoła bismarckowska, bo wiecie po czym to wiem? Ja piszę teraz książkę o I wojnie światowej. Wszyscy żołnierze z naszych stron byli oczywiście w armii cesarza Wilhelma i oni wszyscy pisali do domu. Wszyscy pisali po niemiecku. Ja byłem nawet czasami zły. No jestem zły, ja bym nie umiał z siebie wykrzesać coś po naszemu, choć mógł się posłużyć tymi wszystkimi znakami niemieckimi, ale napisać po naszemu. Jeden wyjątek znalazłem. To jest listy Walentego Muszkietera, tak się nazywał, z Niemiec.
ktoś wie, że tam się zachowały takie stare domostwa chłopskie. I jak wychraniali tam górę, mówię teraz po śląsku, wychraniali, bo to jest element języka śląskiego. To znowu takie zawiniątko. Jak zaczęli to tam rozwiązywać i czytać, to właśnie ten żołnierz niemieckimi literami, jakiego nauczyła go bismarckowska szkoła, pisał po naszym karkołomny język, karkołomny. Ale idzie dojść do sedna rzeczy, jak się to tak wypoleruje, wyczyści, to jak brylanty wychodzą, cudne słowa śląskie. Więc jednak byli jedni tacy, którzy próbowali ten język w piśmie zachować. Ale generalnie wszyscy po niemiecku. Więc pytam się, czy za Bismarcka była możliwość? Nie. A potem przyszedł taka pycha światowo-grażeński. Kiedy wszystkich swoich urzędasów pouczył, że jak przyjdzie Ślązok, a będzie gotów po śląsku, to proszę go wyprosić, niech za drzwiami się nauczy tego samego prosić, ale po polsku. No i wyszedł taki juny pieronie, no wiesz, wygnał mnie, powiedz mi, jak się to po polsku nazywa, bo nie załatwia tego. Musiał się uczyć przed urzędem. No tak było, proszę Państwa. Ja mam relacje ludzi, którzy mówili, jak było za Grażyńskiego. Też nie było mowy, żeby zaistniał język śląski. No a za Hitlera? Za Hitlera ktoś tam po polsku, nawet hajoty chodziły pod okna i podsłuchiwali. Grießgott! Posłali mnie tu, czy nie macie szmat? Bo jak nie macie, to powiemy w hajocie, że po polsku go dojdzie. To jest żarcik oczywiście, popularny na Śląsku, ale jest wymowny. On mówi o tym, że język śląski za Hitlera nie miał żadnych szans. Za komuny też nie. Zohydzili język i strun. We fabryce w Bieruniu, tam w tej fabryce chemicznej, była mądra kobieta. Pracowała tam Maria Kostyla ze zacnego rodu Kostylów. I ją matka nauczyła szacunku wobec stroju. No nie być ślądra, nie oblepiaj się w te szaty, możesz chodzić tak, jakże cię uczyła. Ty jeszcze rozoczka i możesz chodzić tak, jak my ci przekazały. I ona była temu wierna. No i potem wszystkie baby sobie porobiły bubikopfy, wszystkie się poszedlikały do szatu, no na mury wielkie, a ona wierna chodziła w dziecko. No i potem się okazało, że ona została tam sama. Mało, ona awansowała i stała się szefem laboratorium we fabryce chemicznej. Przecież to jest ktoś mądrzejszy niż dyrektor tego zakładu. No i wszystko byłoby dobrze, jakby ona tam w tej fabryce i narobiła i w Bieruniu chodziła. No ale trzeba było jechać do Gliwic, czasami na Politechnice Gliwickiej robili jakieś spotkania z innymi szefami laboratorium i ona wszędzie w tych kieckach. I ona widziała te nienawistne spojrzenia. Ona głupia nie była. Ona wiedziała, że ona na swojej ziemi, w stroju, który jest uświęcony wiekami, ona musi to teraz szybko sedlić. Jaki to jest dramat. I to się stało w komunie. Moja mama też zawsze rozważała. Bo tak, jak tą książkę będziecie czytać, mówi, wiesz, jak mi jest ciężko w tych dzieckach pucharzyć. Bo ona potem rzuciła to gospodarstwo i stwierdziła, że lepiej utrzymywać się z kucharstwa. Bo się u Żydów nauczyło przed wojną. Tak mi ciężko jest z tym. Co ja mam robić? No to czasami się tylko na czas tego kucharstwa tam przebrała do tych szatów. Ale miała pewne wyrzuty sumienia, że ona złamała coś.
to samo było z językiem, proszę Państwa. Ludzie się wstydzili. To zostało zamknięte tylko do domów. To dom śląski był twierdzą języka. Ale ten język jest, proszę Państwa. Ja się zdecydowałem użyć tego języka. Powiedziałem sobie tak, jak będę pisał, tak będę pisał. Ale będę pisał w naszym języku, w śląskim. I gdy Państwo przeczytacie pierwszy tom, to tamten język jest jeszcze taki, powiedzmy, niebogaty, niesprawny, ale jak Państwo już przeczytacie ten tom, to zauważycie, że ten język jest już, powiedzmy, lepszy. A gdybym dzisiaj pisał jakąś książkę po śląsku, to byłaby ona jeszcze piękniejsza. Zaraz się siedzę. Bo ja nadal nad językiem pracuję. Jedni mówią, że tego języka nie ma, ja mówię, że jest i ja szukam różnych dowodów na to. No proszę Państwa, to jest plon mojego ostatniego, no, ostatniej jakiejś takiej pracy, dwóch, trzech miesięcy. Bo to się ten język przypomina. To jest przypominanie tego, co mówili nasi ojcowie, abyśmy to już zapomnieli, zagrzebali. Kto się tu urodził, to może będzie wiedział, co ja będę mówił, ale nie będę tłumaczył, tylko będę Państwu te zwroty, te piękne figury literackie cytował. Brał go na morę, jak tego słuchu. Wyplezył num język. Łona nie była już sama. Znaczy się chodziła w ciąży. Ależ ty urażliwy. Nie ma słowa urażliwy w polskim języku. Chachnął go bez pysk. Dostał się do heresztu. U nas by mówili, zamknęli go do więzienia. Nie daj się spodobać. No nie pozwól sobie na głowie drzewa rąbać. No coś takiego. To jest taka figura. Kopowiaty wózek. Kopowiaty. Słowa kopowiaty w polskim języku nie ma. Nazdała mu wiela w lesie. Szliny na pas blind. Już mu życia nie składali. Był na umarciu po prostu. Gnębiło go, toż się napił na trun. Przepiękne. O, ty będziesz kiedyś za to treszczył. Człowiek by się czasem zeżarł. Wysypał się ze wszystkich pieniędzy. Od słowa do słowa i się chycili. No, nie ma w polskim języku czegoś takiego. Chycili, no co, objęli się? Nie, zaczęli się kłócić. Brzydno patrzeć. Festnie to fechtło. Wydłubał jączka i zjotta apluzina. Zefel się poobrywał i dostał bruch. Też tajemniczy. Weź ten sznopek za knowi i postaw go na kłykach. No to już jest zupełna zagadka z języka rolniczego. Knowi to jest w snopku ta, przepraszam za wyrażenie, dupa. Knowi, czyli to od dołu. A kłyki to są te wystające, ostre na ściernisku. No nie wiem, jak to inaczej nazwać. No, my to mówiliśmy kłyki. Nawieszała cicidełek na karb. W ogóle się nie mówiło po polsku szyi. Tak u nas na szyi, tylko karb. Babka pokryją mu dali swoja pędzyją. Skalił krowa dość tak. Farożyczku przytul zaś. To już jest zupełnie zamarła trojenie. Zupełnie zamarła. Teraz dzieci rodzicom nie dwoją. Myśmy jeszcze dwoili. Ale było też tak, że szczególnie zacnym ludziom się troiło. U nas był po powstaniach nauczyciel ze Sosnowca i rok tylko uczył i powiedział, no nie, no nie idzie tych, nie wiem jak on się tam wyraził, no ale powiedzmy, powiem, najduchów nauczyć, bo wcale ino troił. Nie umiał tego znieść.
bo mu stale troili, dadzą, przyjdą, panie rektor, przyjdą i tak dalej. Ale to było, to była część tego języka. I myśmy to po prostu zlekceważyli. O ile w staropolszczyźnie się jeszcze zdarza mówienie za dwoje, w partyja to, towarzyszu, jak nie wykonacie tego planu, no to niestety was zdegradujemy. Za komuny to jeszcze było. Ale trojenia nie było w ogóle w języku polskim. A w Śląszczyźnie trojenie występowało. Następne. Nie znokwię. Mój chłop jest strasznie łopakliwy. Opakować, to ktoś by myślał, że w papier opakować pięknie. Łopakliwy. Nie ma takiego zwrotu w polskim języku. Zdało się, że ogowa przyjdzie. Wziąć się pod nogi. Powalił baba i sobie pod nogi się. Dosłownie jakby ktoś, to przecież tak, tak jak piękna przenosi. To jest wspaniałe, proszę państwa. Oma upiełzli znacz. Znaczy się, że pośliznęli się i się przewrócili na plecy, bo u nas plecy się nazywały znaczka, na znaczka. Leżą na znaczka. Babce wyrządzali. Ciekawe. My tam, ale wyrabiali na tym weselu. Ktoś by myślał, że dali im łopatę albo coś i musieli robić. Nie, wyrabiali. Bawili się na całego. Łoń jest przyjdziony do cna. Przyjdziony. U nas te kobiety tam w tej fabryce chemicznej robiły przy takich miksturach różnych chemicznych. I o te miksturze śmierdziały nie z tej ziemi. One przychodziły do domu, to się myły, bo do kościoła chciały iść na zabawę. Myły się raz, drugi, parfinowały się. To było tak ostre, że no, one były przyjdzione do cna tym smrodem fabrycznym. Też takie określenie. Proszę państwa, no mógłbym cytować więcej, bo mam więcej tych. Ja to zbieram. Co kogo usłyszę? To po prostu to zapisuję, bo to jest podnoszenie z tego marasu historycznego tych najpiękniejszych zwrotów i używanie ich. Proszę państwa, ta praca się opłaca. Bo czasami człowiek dochodzi do takiej konstatacji, no na co mi to, no przecież ja tego wszystkiego sobie nie stworzę. Zawsze jest ktoś, kto obserwuje, kto bada, widzi w tobie kogoś. Otóż to, co teraz powiem, jest też charakterystyczne. Zwrócił się do mnie profesor Henryk Januszewicz z Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Gdyby żył wspomniany przeze mnie Stefan Szymutko, pewnie by on się tu na Śląsku tym zajął, no ale już niestety Pan Bóg go odwołał. Cały młody zmarł. Ale tam we Wrocławiu dostrzeżono tą pracę. Dostrzeżono im prośba mailowa. Tylko Pan może, Pana utwory mogą być podstawą do stworzenia korpusu. Pierwsze słyszę takie określenie, no ale jak to filolodzy mają swoje terminy. Korpusu literackiego języka śląskiego. No jaka to jest satysfakcja, proszę państwa, jak się ktoś wybiera i mówi, pana duchy wojny pięciotomowe mogą być materiałem badawczym, by stworzyć korpus. No, domyślam się, że chodzi o jakiś główny, jakiś taki fundament tego języka. To jest jeden powód do satysfakcji. A drugi, no przyjechałem nieprzygotowany, bo otworzyłem taśmę i tego nie mam. Ale państwo może zauważyliście w księgarni. Ale gdzie te księgarnie są? Księgarni teraz nie ma, wszędzie są banki. Są jeszcze Katowica. No to chwała Mikołowowi, że jeszcze ma księgarnię, bo nie ma księgarni. Ukazała się książka 99 książek, czyli tak zwany mały kanon górnośląski. I tu muszę powiedzieć parę słów o kimś bardzo niezwykłym.
profesorze młodym, 45-letnim, Zbigniewie Kadłubku. To jest mędrzec. Pan Bóg obdarzył go nieprawdopodobną mądrością. Zapamiętajcie to nazwisko. Bo jeśli on będzie dalej żył, mówię o tym dlatego, bo jeszcze dalej coś powiem, to będziemy z niego dumni. Ja jestem w każdym razie już dumny z niego. A jak będzie żył? Bo ma nieprawdopodobnie dużą sforę, całą sforę wrogów. No nie mogą jedni w środowisku naukowym szczepić jego mądrości. On zajmuje się niezwykłą dziedziną, tak zwaną komparatystyką, czyli literaturą porównawczą. I on te 99 książek, ten mały kanon górnośląski, powiedział tam we wstępie, że każdy górnoślązak, który kocha tą swoją ziemię, powinien tą książkę znać. On dokonał rzeczy niebywałej. Zebrał w literaturze powszechnej, czyli światowej, wszystkie te utwory, które mówią o miłości do swojej ziemi rodzinnej. I w związku z tym książka zaczyna się od Aeschylosa. No i tak poprzez starogrecką literaturę, aż potem poprzez literaturę średniowieczną, aż do naszych czasów współczesnych. Wybrał fragmenty pewnych utworów, w których ta miłość do swojej ziemi rodzinnej jest pięknie wyrażona, że może być pewnego rodzaju wzorem. I na 87 stronie są tam również Wodaleu Zaleski z Bojszu, Duchy Wojny. Niemożliwe. No tak, on to też zauważa, że w tych książkach jest coś, co mamy od Boga. I on to, profesor Kadłubek, nazywa. To jest fenomen górnośląski. Nie wszystkie nacje są obdarzone fenomenem swoim. My to mamy od Boga. Patrzcie, któryś z biskupów wrocławskich, który to tam był przed Bertramem, nieistotny, przed Bertramem, był taki biskup wrocławski, który powiedział, że Ślązacy są przekochani przez Pana Boga. Że całe niebo jest pokryte stopkami górnośląskiego ludu. Całe niebo, kaj się nie wejdzie, to są stopki od górnoślązaków. Chyba arcybiskup, książę arcybiskup, chyba się nie mylił, skoro dostrzegł w nas jakieś niezwykłe cechy, które nazywa ten profesor Kadłubek fenomenem górnośląskim. Fenomen górnośląski, proszę Państwa, to jest nieustająca postawa wach. Eichendorf użył tego określenia. Po polsku byśmy powiedzieli czuwaj. Nieustannie czuwaj. Nieustannie czuwaj i pytaj się rodzinnej ziemi, po której dreczesz, czy ona czegoś nie potrzebuje. Czy ona ma jakieś marzenie. Mówiąc o ziemi, mówię o tych ludziach, co też na tej ziemi chodzą i żyją. Czy ona ma jakieś potrzeby? Czy ona cierpi? Czy ona nie potrzebuje jakiegoś, nie potrzebuje miłości? Bo tym chciałem zakończyć. Czuwaj, bez przerwy czuwaj. I Ślązacy to mają w sobie. No, jakiego byś Hanesa nie spotkał, to on o swojej ziemi mówi z niezwykłym ciepłem, niezwykłą miłością. Pan Kałamała jest pierwszy, bo go parę razy słuchałem na konkursie po naszemu, czyli po Śląsku. A Usia nie, która napisała przecudny zbiorek wierszy. Tam kapie od miłości do swojej ziemi. My to mamy od Boga, proszę Państwa. No to nie odrzucajmy tego. Kumulujmy to, bo ta miłość musi się zamienić w nową rzeczywistość. Właśnie. Zbigniew Kadłubek. A teraz trochę takiego naukowego bełkotu. Bo wracam do tego wątku. Mówili, że nie ma tego języka.
ma języka. No ale tego chyba też nie wziąłem. Nieważne. Jeszcze pozwólcie Państwo, że zerknę do teczki, czy tu się dzieje na większy mówi. Państwa. Szwajcarski językoznawca Ferdynand de Saussure z tego kantonu widocznie francuskiego, skoro ma skomplikowane nazwisko francuskie, Saussure się pisze, Saussure. Wszyscy profesorowie tak na wykładach to mówią, więc ja za nimi powtarzam, choć francuskiego nie znam. Nie wiem, jak fonetycznie brzmi pewien system znaków pisanych. Ten Ferdynand Saussure pracował nad językiem. On powiedział, że język jest kluczem do porozumiewania się. I w tym języku wyróżniamy dwa elementy. Pierwszy element to jest język jako system znaków i reguł, czyli pismo, i język jako mowa. W naszym przypadku to byłaby ta gotka śląska. To byłyby te gwary. Powiedział, że mowa jest indywidualnym aktem języka. Indywidualnym, dźwiękowym aktem języka. To jest dźwięk. Mówiłem już o tym. Dźwięk nietrwały, ulotny, bardzo subiektywny, że człowiek dzisiaj opowiada tak jak ja tu dzisiaj, jakbym przyszedł jutro i to samo chciał wam mówić, to ja już będę inaczej mówił, o tym samym, ale inaczej. To jest coś coś nietrwałego. Natomiast język, jako system znaków i reguł pewnych, które mamy w sobie, pozwala utrwalać myśli na dłużej. No, utrwalać na papierze, na kamieniach, dawniej na kamieniach utrwalać, bo przecież były pisma ryte, nie? Ze starożytności to wie, hieroglify i tak dalej. Czyli i on swoim studentom, którzy tego nie potrafili jak gdyby uchwycić, to im powiedział tak, że mowa to jest jak wiatr, a język to jest jak kamień. I o tej refleksji, która mi się narodziła na konkursie po naszemu, czyli po Śląsku, to ja już wtedy byłem przekonany, że jak my nie stworzymy sobie języka, jak my naszego języka nie przypomnimy z tego starego i nie stworzymy systemu znaków i reguł, znikniemy z mapy życia. My znikniemy, a już nasza duchowość, czyli nasze dziedzictwo, powiedzmy kulturowe, zniknie bezpowrotnie. Tak jak zniknęło całe dziedzictwo, prawie całe, Celtów. Proszę Państwa, od IV wieku przed naszą erą do IV wieku po naszej erze, tu, gdzie my żyjemy, byli Celtowie. Lud, który stworzył dzisiejszą Europę. Bo na co byście nie spojrzeli, to jest wszystko dzieło rąk celtyckich. I hutnictwo, i górnictwo, i chemia, i orkiestry dęte, bo przecież oni są twórcami tych wszystkich trąbek metalowych. Na cokolwiek. No i Celtowie nam dali tych utopców, meluzyny, te wszystkie, te duszki, które przetrwały poprzez tradycyjny przekaz, czyli z ust do ust. Ale jednej rzeczy, o jedną rzecz nie zadbali. Celtowie nie zadbali o pismo własne. Gdyby mało, że nie zadbali, oni karali śmiercią wszystkich swoich ziomków, którzy próbowali coś zapisywać gdzieś tam. Mało. Którzy próbowali pewną wiedzę, którą oni mieli tajemną, sprzedawać cudzym. Tak chronili swoje dziedzictwo. No ale to było wszystko dziedzictwo nietrwałe, bo to było przekazywane tylko w mowie. I my byśmy się stali takimi Celtami XXI wieku.
już nas jest niewielu, proszę Państwa. I dlatego jest taki zażarty bój. Ja się rzucam na głęboką wodę i robię wszystko i nie jestem sam, bo przecież wiecie, że profesor Kadłubek przetłumaczył Prometeusza na język śląski. Przetłumaczył pan, nie wiem jak na imię ma, pan Syniawa, przetłumaczył inne starogreckie dzieło na śląski. To jest wszystko rozpaczliwe działanie, żeby jeszcze ten język stworzyć. Żeby on wszedł w nasze życie codzienne. Bo wtedy powstanie, jeśli będzie język śląski, powstanie książka śląska. Tak jak ta. Jak się ją czytał, to z początku są kłopoty z czytaniem. Ale nawet ludzie z Warszawy, pan nieżyjący, pan Kowalczyk mówi, nie, parę stron tylko się męczyłem. A potem już czytałem gładziutko. Bo to jest kwestia przyzwyczajenia. Pewnie. Więc proszę Państwa, potrzebujemy książki śląskiej. Potrzebujemy biblioteki śląskiej, która by gromadziła w tych książkach całą naszą duchowość. Bo chodzi o przekaz pokoleniowy. Dzisiaj możesz mówić młodemu jakąś bajkę, ale on ją za miesiąc już nie będzie wiedział. Ale jak ty tą bajkę zapiszesz i postawisz ją gdzieś tam, on sobie o niej przypomni i przeczyta. Chodzi o bibliotekę śląską. Proszę Państwa, nic tak lepiej, nie ma lepszej definicji, tak powiedział Canetti, Elias Canetti, filozof. Nie ma lepszej w definicji ojczyzny, jak biblioteka. Jak nie będziemy mieli swojej książki, jak nie będziemy mieli swojej biblioteki, nie ma nic. Odejdziemy na zawsze. Nie zauważyliście, że już nas, że jest nas coraz mniej? Że za chlebem wszyscy się rozpraszają i nikt się nie pyta, kim ja jestem, jakie ja mam korzenie. Proszę Państwa, ta pogoń za tak zwane chleby, ona się kiedyś skończy. Będzie kiedyś powrót do korzeni. Ale będzie tak Celtów za późno, kiedy wszyscy już, tak jak Celtów wszystkich, zaczęli mordować. Tylko Słowianie powiedzieli, co, przestańmy mordować. Przecież oni mają złote ręce, oni wszystko umieją. Jak my ich wymordujemy, to jak? Kto nas nauczy z tych kamieni wytapiać złoto, a z tych kamieni wytapiać żelazo, a z tego żelaza produkować miedź? Kto nas nauczy? My tego nie umiemy. I my są do dnia dzisiejszego takimi cyrkami. A kto nauczył tych na Lubelszczyźnie fedrować węgiel? To ja ich uczyłem. Ja, górnośląski Celt. Oni pojechali, ci chłopcy. Tak, uczyłem. Chyba 5 lat do nas uczyli się chłopcy z Lubelszczyzny. Myśmy zostali takimi Celtami do dnia dzisiejszego, ucząc różnych rzeczy. Już nie będę mówił o tych całych noblistach, bo gromy zaraz lecą. Noblisty to nie mogą być polscy. Nie może być śląski noblisty. Jak już, to niemieccy. Ale Ślązacy są i śląscy, i niemieccy. Ale ważne jest, że oni są z tego plemienia. Więc, proszę Państwa, toczy się bój o język. I bądźcie zwolennikami. Nie dajcie sobie wmawiać, że już jest 13 różnych gwar. Już doszło do tego, że 13 różnych gwar. I szkoda tych gwar. One są piękne i one znikną. One nigdy nie znikną, bo gwara nie ma nic wspólnego z językiem. Gwara jest źródłowiskiem języka. Na tych gwarach żyje język, ale musi być ten język jako system znaków i reguł, żeby tą mądrość w tych gwarach utrwalić. No i po to tu przyjechałem. Ale żeby Państwo jeszcze wrócić do tego, to skoncentruję się teraz, aha, bo już zapomniałem o tym Saussure. Saussure wychował sobie jeszcze ucznia. Ja myślałem, że to jest Francuz, dopóki się nie pojawił internet. A ten internet dzisiaj to jest naprawdę
dobrodziejstwo. Jak się kliknęło Edward Sapi, człowiek czytał, urodził się w Lęborku, Żyd z Lęborka. Edward Sapi. To był student Saussure. I Saussure zmarł, a on dalej pracował nad tym językiem. I stworzył hipotezę, ale dzisiaj myślę, że nie znam na tyle. Powiem jeszcze, to był Żyd z Lęborka i w 1933 roku, jak Hitler doszedł do władzy, on się porozglądał i powiedział, nie, tu nie ma przyszłości, oni nas zniszczą. I on, mając jeszcze trochę środków, wyjechał do Ameryki. I tam się osadził na, przypomnij mi ten uniwersytet. Wnuk, ty kochany mój wnuku, zapomniałeś? Dwoje dostaniesz, profesor. Dobrze. W którymś uniwersytecie w Ameryce się osadził i tam, proszę Państwa, kontynuował pracę nad językiem. I doszedł do pewnej hipotezy, która dzisiaj myślę, że już jest prawa. On to prawo sformułował, ale niestety w 1939 roku nagle zmarł. Natomiast już sobie wychował Worda. Tak się pisze jak ten Word w komputerze. I ten komputer, ten Word próbował spopularyzować tę jego hipotezę i stąd teraz w źródłach się nazywa hipoteza Sapira-Worda. Jak Państwo macie i lubicie buszować tam w tym internecie, zapiszcie sobie napis, bo ja sobie zawsze przygotowuję takie plansze, bo nie lubię pracować z tymi wiecie, nic się nie godą i na obrazki lecą, bo to jest bez życia, bez serca. Więc lepiej takie pisane obrazy mieć. Sapira-Worda, która mówi tak. Jeśli, proszę Państwa, jest jakaś społeczność, w której są, to jest Ameryka taka, różne nacje, które mówią swoim językiem, bo przecież w Chicago Polonki mówią po polsku. Tam ci Meksykanie mówią po meksykańsku, ci tam z innych stron mówią swoim językiem. No wielojęzyczna społeczność. To on na podstawie oczywiście badań socjologicznych, bo to byli socjolodzy, stwierdzili coś takiego, że każda z tych nacji tą rzeczywistość, w której oni żyją, widzą inaczej. To nie jest ten świat Meksykanów w tej społeczności i świat Polaków w tej społeczności jest zupełnie inny. Jakże można się strasznie pomylić. Formułując jakieś tezy w oparciu na przykład tylko o jedną nację. Na przykład angielską, no bo w Ameryce językiem obowiązującym jest angielski. No i kładzie się i według tej tezy się chce podporządkować innym. Można się strasznie pomylić, bo te światy są różne. Wobec tego, jeśli jest prawdą, że jest język śląski, tylko on jest zadeptany, zmaraszony, ale w nas jest, on. My go czujemy. To znaczy, że nasz świat jest inny niż obowiązujący państwowy świat w Polsce. I jeśli teraz ten język zaginie, to ten świat się bezpowrotnie straci. I to, co teraz powiedziałem, było przedmiotem, treścią nieprzedmiotem mojej publikacji niedawnej w Dzienniku Zachodu. Ponieważ mnie przypisywano do różnych, wkładano mnie w różne miejsca tego sporu. Jest język albo go nie ma. Ja chciałem publicznie oświadczyć, że ten język jest. I tak powiedziałem. Jeśli nie będzie języka śląskiego według waszej tam teorii, że są tylko wady, to nie ma nas. No my chcemy jeszcze być. My chcemy jeszcze żyć, bo szkoda tej kultury. To jest wielowiekowa kultura. Jeśli się potrzymacie do górnośląskości, to tam, gdzie w środku odczuwacie inność, egzotykę,
wobec innych. To jest dla nas swojskość, ale ta swojskość manifestowana jest dla innych egzotyków. Wielu ludzi tu przyjeżdża z zagranicy i mówi, kurczę, ci Ślązacy to są ciekawi ludzie. Zauważają to. A w Polsce przecież też, jak przyjeżdżają na barwórki czy i tak dalej, to kochają nas, deklarują różne rzeczy, cuda święte obiecują, a potem robią swoje oczywiście. Ale my jesteśmy atrakcyjni, jeśli chodzi o swoją, nawet język, się podoba. No ale żadnych konkretów z tego nie ma. Więc zapamiętajcie, proszę Państwa, tego Edwarda Sossiga i jego hipotezę Sossi World, bo ona jest clue tego wszystkiego, co teraz jak gdyby się dzieje. Jest tyle światów, ile języków. Ginie język, ginie świat. Trzeba to zapamiętać. No i na koniec, jak zaczynałem pisać Duchy Wojny, to zostałem akurat posłem. Ulokowano mnie na 6 piętrze domu poselskiego i z tego 6 piętra widziałem trochę stadionu Legii i tych kibiców, kiboli faktycznie, bo Legia nie ma kibiców, same maniory w białych tych swoich uniformach, a pod stadionem Legii troszeczkę Wisły. I tak do tej Wisły sobie nieraz mówiłem, kochana Wisełko, ta woda, którą ja wczoraj widział w Biedlinie u nas, to ona teraz tam płynie. Ty jesteś taką nicią serdeczną, która łączy mnie tu w Warszawie z moją rodnią bojszowską. I tam się narodziła właśnie pomysł tej książki, że ja to muszę napisać w języku śląskim. Ja nie mogę zdradzić tej ziemi. Jak będę potrafił, tak będę pisał. Więc tą rozterkę już miałem załatwioną, dylemat. Ale drugi dylemat był, proszę Państwa, jak, gdzie ulokować akcję? Czy powiedzieć, że ta akcja się dzieje w Bojszowie? Ja już miałem pewną wiedzę, bo przeczytałem książkę Leona Białasa, Sławne jak Sarajewo, może Państwo słyszeliście o tej książce. Ta książka znajduje się też w tym kanonie górnośląskim. Pan Leon się podjął trudnego zagadnienia, mianowicie chciał opisać w Panewnikach, bo tam się urodził i tam żył. Okupację, czyli okres hitlerowski. Nazwiska bohaterów pozmienił. Ale potem się zastanowił, czy on może napisać, że to się dzieje w Panewnikach. I wziął jeden przykład, drugi przykład. Przecież jak ja to napiszę, że to jest Panewnika, a wojna się skończy, to ja nie wyjdę z więzienia. Bo tyś tam napisał mi, a skąd wiesz, jakie masz dowody? Ja cię podam do sądu. Miałby na pewno problemy. I on z góry założył, że jego miejscem będzie wieś, która się nazywa Konewka. Śmieszna nazwa, no ale taką nazwę sobie po prostu znalazł. I w ten sposób uniknął tych wszystkich różnych problemów. Oczywiście książka jest cenna pod względem poznawczym. Pod względem literackim jest gorsza, ale uważa się ją za cenne źródło, jak było rzeczywiście w czasie wojny, jakie były postawy ludzi, na czym zwłaszcza. Co się działo? Więc ja miałem tą wiedzę i powiedziałem, jak ja napiszę w Wyszowie, to ja przecież sobie stawiam sam pułapki. Ja będę musiał z pewnych historii zrezygnować, bo jak ją opiszę i coś przeczyta, to i powie, no dobrze, wymądrzesz się dalej. Tak nie było. Było inaczej. Za to, żeś oszkodował moją rodzinę, to niestety, ale muszę cię podać do sądu. Bałem się tego. Ale mimo tego zdecydowałem się, że to będą Bojszowie. No oczywiście można się było domyślać, co się będzie działo. Proszę Państwa, ja przeżywam teraz jeszcze
zwłaszcza po tej ostatniej książce, różne takie niezwykłe historie. Patrzę przez okno, a tam wchodzą jacyś ludzie, patrzą na moją, patrzą tam gdzieś do jakiejś karteczki. Na domie pisze 28, kiwią głowami, że to pewnie tu wchodzą do furtki, pukają, czy tu mieszka pan Alojzy Liskus. No bo my tu przyjechali, wie pan, my przeczytali ta pana książka, my by to chcieli wszystko pooglądać. Kaj ta stara chałupa stała i niech pan to zaprowadzi tu i tam. No i ja muszę z tymi ludźmi, to jest dla mnie przyjemne. Ale jak to jest pojedynczy, czy tam parę przykładów, ale jak się zwala armia ludzi, jak jest taki piękny weekendowa sobota, to ogromnie dużo tych ludzi różnych przyjeżdża. No ja udzielę im różnych informacji i tak dalej. No i tak jak było tak u tego Białasa, sławna jak Sarajewo, Bojszowie są sławne, no jak... Sławne jak Bojszowie, tak by to można było dzisiaj skwitować. I ostatni temat, jaki miałem, czy ojca nazwać tak jak ja, bo on miał to same imię i tak samo się nazywał. Ale tak, czytelnik przeczyta Alojzy Lisko. Tu występuje jakiś Alojzy Lisko. Trochę dali Paweł Lisko, jego brat. Trochę jeszcze dali, jeszcze następny Paweł Lisko, Emil Lisko. Jaki to tam jeszcze? Edmund Lisko. Ośmiu Lisko występuje. No to ten czytelnik powie, Pieronie, jak jeszcze takie śmiecie napisał, to zasuńczy. I z góry założyłem, że mój ojciec będzie mi się swobodnie pisało, jeśli ja się zdystansuję do głównego bohatera. I nazwałem go Hoffman. Ale to nie jest wydumane nazwisko. Do nas mówili do Hoffmana. Lisków w Bojszowach było dużo. Kilka, czy nawet kilkanaście gałęzi. Na jednych mówili tak, do nas Hoffman, do innych mówili Szymek, do innych mówili Pados, do innych mówili Kasierz, Chrusz, Lisko Chrusz. No było ich dużo. Więc ja postanowiłem temu mojemu ojcu nadać właśnie to. To jest prawdziwe nazwisko, tylko związane z naszym miejscem zamieszkania, bo żył tam Franz Hoffmann, Austriak, który był podoficerem w armii austriackiej i w 1866 roku coś przeskrobał w czasie wojny niemiecko-prus-austriacką. Wiecie, że taka wojna była. Toczyła się w Wiedlinie. No. W niemieckiej historii in Jedlin, szlacht in Jedlin coś znaczy. A w polskiej historii, jakbyście w internecie szukali bitwa pod Jedlinem, nic. Bo to dla historii polskiej nie miało żadnego znaczenia. Natomiast dla niemieckiej historii to jest ważna bitwa, bo to była bitwa Niemców z Austriakami, którą Niemcy wygrali. I tam, po stronie austriackiej, ten Franz Hoffmann coś przeskrobał. Groziło mu rozstrzelanie, kara śmierci. I on uciekł. A myśmy byli drugą w pojedynie wsią przygraniczną i on pewnie chciał się czasowo tylko u nas blokować. A wyszło na to, że poznał dziewczynę, taką wychowanicę u mojego pradziadka i się z nią ożenił. Mieli syna, Johanna. Potem wyjechał na szkołę, jak się mówiło, do Niemiec i nigdy się wyszło nie pokazał. Ale to była silna osobowość, bo ludzie ze wsi przestali do nas mówić do Lisku, tylko zaczęli mówić do Hoffmana, do Hoffmana, do Hoffmana. Jak byłem takim bajkiem, a coś przeskobałem. Czyjże się jest? No ja jestem od Liska. Od którego Liska? Ja jestem od Wichty Hoffmanowej. To badaj tak zaraz, najdłużej. To tak i najczęściej, jak się coś przeskrobało, to ja już z góry wiedziałem, to lepiej będzie ci od Wichty Hoffmanowej i mieć spokój. Więc to przygnęło do nas i postanowiłem to użyć. I w Bojszowach z tym nie ma problemu. Ale u czytelników był problem. Przy pierwszym domie, pierwszy raz zadzwonił do mnie ksiądz arcybiskup Zimoń, ponieważ ja się z nim przyjaźnię od czasów sejmikowych. I on do mnie zadzwonił. Pani Alojzy, no świetna książka, a najbardziej to mi się podoba, że religijna. Taka religijna, wartości śląskie są tam zachowane, ale jednej rzeczy nie rozumiem. Pan się nazywa Lisko. Ojciec się też powinien nazywać Lisko. Jak to jest? Niech mi pan to wytłumaczy. No i ginął tak, że mu opowiedział, jak wątpię teraz. I tych
wyjaśnień udzielają już wiele, wiele, wiele razy. Proszę Państwa, nie wiem, jak zakończymy. Pierwszy to powiem, bo jestem wieloletnim nauczycielem i dość się napatrzałem w oczy uczniów. I z tych oczu potrafiłem wszystko przeczytać. Ja mam dar od Boga czytanie z oczu. Mnie tam żaden uczeń nie ocykali, bo ja wiedział, że mnie cykali. Chciałem Wam podziękować za te zaciekawione oczy, które wyczytałem jakąś, powiedzmy, sympatię, moją stronę i akceptację tego, co powiedziałem. I za to Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim, szczególnie tym, których znałem od lat. Znam, no a teraz już wszystkich Was poznałem i cieszę się, żeście przyszli i dziękuję Wam za to. Dziękuję bardzo.